ekspedycji, która odbyła się na przełomie sierpnia, na przełomie lipca i sierpnia tamtego roku. Naszym celem było pierwsze na świecie przejście przez Puszczę Minkewę w północnym Gabonie. Udało nam się to zrobić 21 dni, z tym, że nasza trasa wiodła od miejscowości Minwol na północy do Makoku na południu i pierwsze 100 km pokonaliśmy piechotą w 19 dni, a ostatnie dwa dni spływaliśmy już pirogami z ekipą pirogerów, z którym się umówiliśmy dokładnie w wyznaczonym punkcie na GPS-ie na rzece Ła. My nie byliśmy dobrze przygotowani psychicznie na to, co nas tam miało spotkać. Znaczy my byliśmy na przykład bardzo dobrze teoretycznie przygotowani na postępowanie z ukąszeniami węży. Konsultowaliśmy się na przykład ze specjalistami od wężów jako takich, z medykami i tak dalej. I gdzieś te słonie jakoś tam krążyły w świadomości, ale miałem takie wyobrażenie o słoniach jako o powolnych zwierzakach, które gdzieś tam się przechadzają po sawanie, prawda? No, okazało się, że one są relatywnie niebezpieczne. To znaczy nie jest oczywiście tak, że one atakują po prostu, bo atakują, tylko jak dzikie zwierzęta atakują w momencie, kiedy się wystraszą. Wiadomo, że są osobniki, które nie są do końca zdrowe psychicznie, jak każdy gatunek. Zaczęło się wszystko dziać mniej więcej 7-8 dnia, kiedy spotkała nas pierwsza przygoda, to znaczy trzy słonie zaatakowały naszych trzech pigmejów i my zrozumieliśmy, że może z nas zostać keczup po prostu na tej wyprawie. My wtedy nie poszliśmy do lasu z nimi na rekonesans, a oni salwowali się ucieczką wspinając się po lianach po prostu na drzewo. Ja jestem przekonany, że gdybyśmy poszli z nimi wtedy, to mogłoby być nieciekawe, bo my byśmy po prostu nie weszli po tych lianach. Oni są w dżungli jak u siebie w domu, są gospodarzami, a my byliśmy po prostu białymi kreaturami. Człowiek w dżungli z białą kreaturą po prostu. Jak jest wyprawa zakrojona na wiele tygodni, gdzie powiedzmy dużo uczestników pali, no to trzeba tego zabrać mnóstwo, no to nie ma miejsca. Zabraliśmy bodajże 2 kartony tych papierosów. I na początku pamiętam, że wydzielaliśmy to jakoś, staraliśmy się z nimi. Zresztą z pigmejami trzeba postępować jak z dziećmi. Oni są niesubordynowani, gdzieś tam uciekają, są jak dzieci. Trzeba z nimi postępować jak z takimi dzieciakami po prostu, nagradzając i karząc. No ale okazało się, że z papierosami nie będzie tak lekko. A że one się skończyły w połowie, no to naturalnie, że skończyła się jakaś tam dobra relacja między nami a nimi. To znaczy nie, że byliśmy na siebie po prostu już pogniewani, ze sobą nie rozmawialiśmy, nie współpracowaliśmy, no ale to naturalnie jest jakiś taki rodzaj, mówiąc bardzo kolokwialnie, kwasu, prawda? Kiedy ludzie palący nie mają papierosów przez następne 1,5 tygodnia. No także to jest dobra nauczka na przyszłość na pewno. Naszym naczelnym celem było dotarcie do Inselbergów, czyli takich monolitów skalnych wystających ponad Badachim dżungli. One są właśnie takim znakiem rozpoznawczym w Puszczy Minkewę, bo one stanowią o jej wyjątkowości. To jest morze wystających skał ponad dżunglę. My widzieliśmy je na fotografiach National Geographic w relacji Michaela Feya, który zresztą nas zainspirował do tej wyprawy. I dotarliśmy do Inselbergu bodajże 17 dnia. Rozbiliśmy obóz na szczycie tego najwyższego grobu Inselberga. I faktycznie nie tylko podziwialiśmy tą dżunglę z lotu ptaka, ale powiedzmy rozbiliśmy namiot na górze, a 100 metrów pod nami ryczały słonie, także to było naprawdę nieprawdopodobne przeżycie dla nas. Emocjonalnie i estetycznie. Chciałbym nakręcić film dokumentalny w północnym Nigrze, dokumentujący właśnie rebelię Tuaregów, która się tam dzieje od 2 lat. To jest bardzo ciekawy temat, o którym się relatywnie w Europie w ogóle mało mówi, a to jest batalia naprawdę o pół Afryki. Oni się tam biją o pół Sahary. Temat jest bardzo długi i skomplikowany. No problem jest trudny, bo poruszamy się takimi bardzo wąskimi meandrami. To znaczy, żeby zrobić ten film, musimy uzyskać protekcję raz, że rebeliantów, no bo oni muszą chcieć z nami rozmawiać, a z drugiej strony musimy mieć protekcję strony rządowej, bo oni muszą wydać pozwolenia, żebyśmy w ogóle do nich dojechali, prawda? Tylko to jest takie balansowanie na gruncie prawie że niemożliwym. Myślę, że wszystko wyjaśni się w czerwcu, bo wtedy mamy mieć ostateczny sygnał z Nigru, jaka tam jest sytuacja polityczna, czy oni się godzą, mówię tu przede wszystkim o stronie rządowej. No jeżeli wszystko pójdzie po myśli, powstanie dobry scenariusz i będzie miał kto sfinansować, bo to jest też problem w dobie kryzysu, no to w listopadzie ruszymy do Nigru.